coś się mruga. No chyba tak. Dobrze. No coś będzie. Na pamiątkę. O ten wąwóz to będzie widowiskowy. Kanterz. Ładnie tu. Nie, kurwa. Ja to nawet nic nie nagrywam. Nie ma chyba sensu. Dobry, dobry. O, pięknie. Ten Mikołaj to musi mieć przejebany, jak tędy jeździ. To taka łóżka będzie testem. Zillotestem. Teraz możemy śmiało mówić. Do mnie możesz mówić. O, nawet nieźle sobie poradziłeś za mną. Nie, no ostatnio chyba też jeździłem. A nie, ty ostatnio jeździłeś pierwszy, nie? Ja już nie pamiętam. To znaczy w dół jechaliśmy, to nie porównanie. A tutaj? To jak spotkaliśmy tamtą ekipę, to ja trochę... Chociaż nie, wyście jechali. Nie. Ja wyciągałem jednego kanama, bo stanął w tej kałuży tutaj, co zaraz będzie. Ale wdzięczności zero. Kurwa. Jeszcze się nie cierpliwili, że długo zwijam linkę. No ja pierdolę, co za dzban. No ja rozumiem, że w Bieszczadach pewnie też jest fajnie, ale no kurwa, czy trzeba coś więcej? Jak to tutaj? Znaczy wiesz co, tak jak coś mówiłem chyba, że w Bieszczadach tak oglądałem ten filmik, to tak... Tam nie było jakichś takich kurwa tych... strasznie ekstremalnych. No wiesz, może nie wpierdalali się aż w takie... zakamarki, na pewno są. Nie wierzę, że nie, jeszcze lepsze. Kurwa, to się wszystko obwiesiło. To jest w ogóle inny świat. Tak, kurwa, mam tyle śniegu na sobie. Czekaj, bo tu jestem. No. W krzakach schowany. Już ja też przyjmuję dawki śniegu w tej chwili. Au, 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 za koszulę. Skrzyta, skrzypi mi za kołnierzem, to dobrze? Bardzo dobrze. Pierdolę, nic, nie wiem gdzie jadę w ogóle. O, jest świat. Dobra, znowu trzeba przetrzeć kamerę, bo przecież na pewno się ujeba. Ona powinna mieć jakieś wycieraczki, jak szwedzkie samochody na reflektor. Co się stało? No nie, wiesz, gdzieś kluczykiem kurwa ruszyłem. Muszę chyba tą stacyjkę będę musiał ogarnąć. Popieprzyć, posolić? Nie, wiesz co, gdzieś ma jakieś coś się rozłącza w środku, nie? Delikatnie kluczykiem wystarczy, że ruszysz i się rozłącza. No dobra. Gogle, moje gogle doszły do stanu permanentnego zamoczenia. Teraz już nawet rękawicą nie mogę wytrzeć. Muszę znaleźć tą wycieraczkę. Kupiłem 4, a żadnej nie ma. Nie przewidziałem, że będzie tak dużo tego śniegu się na goglach osadzała woda. Dobra. Znaczy, że zapinamy 4. Nie widzę. A poczekaj chwileczkę. No. Sobie przetrę. Przez te gałęzie, kurwa, cały czas mam wodę. I nie wiem, gdzie jadę. No dobra. Już? Powiedzmy. O kurwa. Jakoś tak jakby... Co tu się dzieje? Co to? Co? Coś strzela. Co strzela? No właśnie nie wiem. Słyszałem takie ty. Metaliczny dźwięk. Jakby przegub. O tak jest chujowo? Wiesz, że to można ominąć.
To co mi chodzi? Nie, nie umiem. Kurwa pani, co to się porobiło? Dlatego ten kanał wtedy stanął i co go wyciągałem. Tu jest tak dosyć miodnie. No ale ty wyjechałeś. No bo przepchałeś mi ślady. Tak to działa. No ale chuj, no wyjechałem. Czekaj. Ale wiesz co, bez kitu, słyszałem metaliczne pstrykanie w prawym tyle. Zobaczymy. No nic nie zobaczysz, bo to nie jest jakieś takie, że się coś urwało czy coś. Może po prostu pod dużym obciążeniem przegub zaczyna troszkę pstrykać. O, to miejsce znamy. Tak. No teraz przeguby mają przejebane, bo siła na pewno na kołach się zwiększyła kilkukrotnie. O. Wcześniej po prostu się kręciły w miejscu. Tu też jest wesoło. No dobra, teraz jedziemy tak jakby dookoła łóż, w lewo.